I witamy, nastała niedziela, 6 stycznia 2013 roku. Rozpoczynamy Geek Cloud, odcinek specjalny z Bielska Białej. Wita się z wami, drodzy słuchacze, Krzysiek Maczyński, Velvite Eater, ale nie będę dzisiaj na antenie sam, bo po drugiej stronie jest ze mną Staszek Krawczyk, jako pierwszy przedstawiciel Oftopikarium, czyli imprezy, o której dzisiaj będzie mowa. A razem z nim... Paweł Marczewski w roli pomocy technicznej oraz drugiego uczestnika Oftopikarium. I nasze grono pewnie jeszcze się będzie wzbogacało w trakcie. Nasza kwatera główna jest ruchoma. I powiedzcie, gdzie się znajdujecie? W jakim to odległym miejscu, ustronnym? W tej chwili jesteśmy w Słomczynie. To jest miejscowość pod Warszawą. Da się do niej dojechać z biletem na pierwszą i drugą strefę. W pobliżu mamy też kościół. Zresztą miejsce, w którym jesteśmy, jest wynikiem uzgodnień z miejscowym proboszczem. Był dla nas pomocny. I oprócz tego, że jesteście tam w Słomczynie, to jesteście tam w bardzo konkretnym celu, na bardzo wyjątkowym wydarzeniu, więc teraz powinien być ktoś z organizatorów z wami. Przybliżcie może, co to jest za impreza? Parę słów powiem w tej chwili ze swojej strony, bo to jest tak, że być może słyszycie jeszcze w tle odgłosy na naszych kolegów i koleżanek, którzy kończą Oftopikarium. Gdyby w tej chwili pokazać to, co się tutaj dzieje za pomocą kamer, to byłoby widać ludzi, którzy jeszcze czasami ustawiają krzesła, gdzieś tam wciskają ostatnie śpiwory do plecaków i tak dalej. A więc jest okazja, żeby zobaczyć, byłaby okazja, żeby zobaczyć samą końcówkę Oftopikarium. Ale oto jest już z nami jeden z głównych organizatorów, czyli Piotrek Migdał. I to będzie chyba dobry moment, żeby oddać mu głos. Tak, to mam przedstawić, czym jest Oftopikarium, prawda? Tak, o to cię poproszę na początek. Tak w dużym skrócie, Oftopikarium jest takie spotkanie 25-30 osób z różnych dziedzin, od programowania przez doktorantów z fizyki, matematyki, do programistów i inne ciekawe osoby. Idea w ogóle jest stąd, że jest wiele eventów takich bardzo, bardzo specyficznych, dostosujących do specjalistów z jednej dziedziny. Właściwie nie ma miejsca, gdzie osoby z różnej bajki mogłyby się wymieniać doświadczeniami i poznawać inne sposoby życia. Powiedzmy, że w opisie wydarzenia na Facebooku napisałeś, czy napisaliście, bo was tam jest ze czterech czy trzech organizatorów, prawda? Napisaliście, że to jest dla geeków, startuperów, doktorantów, tak? Kogoś tak, jeszcze? Tak. Czy na razie w tej edycji organizatorów jest dwóch, przy czym to jest taki twórczy chaos, gdzie wiele inicjatywy jest oddolnej i wiele zależy, właściwie wszystko zależy od uczestników. Jak chodzi o tą listę, to jest taka bardziej lista przykładowa. Tu właśnie celujemy, to żeby pokazać przykładowo, jakie mogą być typy ludzi, które możemy przyciągać, ale bynajmniej to nie jest coś zamkniętego. Była dość ciekawa humanistka zajmująca się na przykład orkiestrą w Auschwitz na podstawie analizy literatury świadectwa. Powiedzmy, że chaos jest nie tylko tam, taki twórczy, ale też chaos jest z organizacją tej audycji, ponieważ miałem tam być i dopilnować wszystkiego na miejscu. Nie udało mi się być ze względu na stan zdrowia. Na szczęście Staszek podjął się bycia współprowadzącym i ogarniania tego po tamtej stronie. Zwerbował sobie do pomocy przy współpracy z Piotrkiem, organizatorem właśnie Pawła, jako realizatora. I tak właśnie to ta audycja się odbywa. Przypominam, że można do tej audycji dzwonić, ponieważ jest ta audycja na żywo. O ile słuchacie nie z nagrania, tylko teraz właśnie w niedzielę po godzinie 21, 6 stycznia
i można to dzwonić, można to robić dzwoniąc Skype'em na geekcloud.pl. Taka jest nazwa naszego konta na Skype'ie, a więc geekcloud, to się pisze po angielsku, .pl, jak już po angielsku to konsekwentnie. I w dowolnym momencie możecie zadzwonić, zadać naszym gościom jakieś pytania, coś wypowiedzieć od siebie. Goście dzisiaj będą liczni, bo ci, których się uda zaprosić tam właśnie, żeby podeszli i opowiedzieli coś ciekawego o swoich wrażeniach, no i o tym, o czym przedstawiali. Jak słyszeliśmy, bardzo interdyscyplinarne, z bardzo różnorodnych dziedzin, referaty, warsztaty, czy wykłady, czy inne wystąpienia tam się odbywały. To jest takie coś w stylu, bo nie powiedziałeś jeszcze, że to jest taka idea, się nazywa unconference, prawda, po angielsku. I nie ma tak, chyba dobrego odpowiednika polskiego. Znaczy nie dobrego odpowiednika polskiego, ale też nie wiem, czy to jest najlepsze słowo po angielsku. To jest konferencja, w sensie to jest zlot ludzi, przy czym to jest bardzo odległe od takiej tradycyjnej konferencji. Dlatego powiedziałem właśnie unconference, z tym przedrostkiem un, który jest jakby przeczący. Więc tak. Konferencja właśnie postawiona na głowie. Jak wynika z nazwy, że to jest z definicji nie na temat. Czyli nie ma czegoś takiego, jak wypowiedzieć nie na temat, który jest zbyt daleko od linii organizatorów. Po prostu ma być ciekawe, ma być inspirujące, ma coś wnosić intelektualnie, też po prostu światopoglądowo. I tak to było. Jeśli chodzi o mnie, to powiem, co mówiłem wraz z przyjacielem Marcinem Kotowskim, to było, mówiliśmy o inicjatywach naszych, nie tylko w edukacji, w uczeniu młodych, zdolnych licealistów. I okazuje się, że da się bardzo wiele zrobić, startując od zera, czyli startując bez żadnego wsparcia finansowego, instytucjonalnego, tylko skrzykując ludzi chętnych. I od tych, których chcą uczyć, i tych osób, które chcą być uczone. I to się rozwinęło na przykład w ideę edukacyjnych warsztatów dyscyplinarnych, które już teraz funkcjonują siódmy rok. Dobrze, więc w takim razie Piotrek, jeśli jesteś jeszcze z nami, to powiedz powiedz, jakie są twoje wrażenia po tym drugim już Oftopikarium, bo to druga taka konferencja w historii, prawda? Więc czym się różnił ten drugi raz od pierwszego, co szczególnego oprócz tego, że właśnie taki chaos, który no, pobudza adrenalinę i pewnie daje mnóstwo satysfakcji. Znaczy, jak chodzi o większość rzeczy, to była też podobna. W sensie, po prostu podoba mi się poprzednia edycja i teraz jest druga. Wyszła w miarę w podobnym stylu. Główną różnicą jest to, że teraz było trzech gości z zagranicy. I to są programiści z Tel Awiwu. W ogóle ciekawa jest historia, jak się tutaj dostali. W tym sensie, że jednego znam z prowadzenia takiego forum o fizyce na poziomie badawczej. I tam się jakoś poznaliśmy. Później kontynuowaliśmy dyskusję na temat właśnie różnych nowych rozwiązań w edukacji, w nauce, w informacji. No i jak tylko usłyszał o Oftopikarium po raz drugi, to już powiedział, że nie, drugi raz nie może nie przyjechać. I przyjechał, zaprosił dwóch swoich przyjaciół i pracowników, którzy też stali się bardzo ciekawymi ludźmi. Też tak mówiłem, że nie może mnie tam nie być, no okazało się, że może. I to by było na tyle tego pół odcinka, no bo pozostała część nagrania niestety nie nadaje się do zaprezentowania wam. Pomyślelibyście, że tam się odbywał kongres reptiliański, albo co gorsza też, że ja jestem reptilianinem. Zapewniam was, że nie, o czym świadczy fakt, że teraz jestem w stanie dograć tą właśnie wypowiedź wyjaśniającą, co się dzieje. Wrócimy do nagrania na piosence, która będzie na samym końcu, która nie szła ze Skype'a, ponieważ to właśnie Skype sprawił, że myśmy się słyszeli dobrze, natomiast to, co wychodziło do nagrania, no, było strasznie zmasakrowane. No to co, powiem, że za tydzień takie ogłoszenie dla was będzie, czyli w niedzielę 13 stycznia o godzinie też 21:00. Będzie Geeky After Party 2012 w ramach Geek Cloud.
Rok wcześniej było jeszcze, gdy trwał rok 2011, była to taka audycja podsumowująca wydarzenia najważniejsze w ciągu roku w świecie nowych technologii. Tym razem jest to już po zakończonym roku 2012 w ramach właśnie Geek Cloud, więc zapraszam, dawajcie znać innym, że to będzie, słuchajcie i dzwońcie i też swoje jakieś najważniejsze wydarzenia, jakie się według Was rozegrały, no powiedzcie, żeby je przedyskutować razem na antenie. Poza tym jeszcze możecie się zastanawiać, co to taka znienacka trochę inauguracja, była zapowiadana, ale większość z Was wzięta została przez zaskoczenie tą inauguracją w zasadzie czwartego sezonu po dłuższej przerwie. No i to wszystko znajdzie swoje dla Was wyjaśnienie za dwa tygodnie. Dlatego, że za tydzień, jak mówiłem, już właśnie taka też specjalna audycja. Więc dziękuję tutaj Staszkowi, który ze mną współprowadził ten odcinek, przynajmniej do pewnego momentu, i kilku osobom, które jeszcze się zdążyły wypowiedzieć. Później wypowiadały się, czego już nie usłyszycie. Ale też im wszystkim bardzo dziękuję. I między innymi najpierw po angielsku dwaj ludzie z Izraela, wypowiadała się jedna dziewczyna, która się nie przedstawiła, ale myślę, że jeszcze ją będziemy kiedyś gościć. W ogóle tych ludzi z Oftopikarium, ja się tak z nimi umówiłem wstępnie, że ja ich będę zapraszał do tej audycji jako gości. Posłuchacie o różnych ciekawych rzeczach, nie zawsze o informatyce. Bo słuchajcie, między innymi widzę, że były tam takie ciekawe rzeczy jak matematyczne modelowanie ludzkiej inteligencji, edukacja w Tanzanii, język wilamowicki, to takie miasteczko niedaleko mnie, naukowe podstawy muzyki, życie seksualne śluzowców, przetwarzanie i wizualizacja dużych zbiorów danych, transhumanizm nawet. No i na kolejnym Oftopikarium oczywiście już mam nadzieję, że żadna choroba mnie nie powstrzyma, że będę w stanie po prostu z miejsca akcji wszystko dobrze przygotować i poprowadzić audycję w pełnym wymiarze czasowym, być może nawet po prostu nie w niedzielę, kiedy się ludzie rozjeżdżają, tylko właśnie dzień wcześniej. A teraz zostawiam Was z utworem pod tytułem Rublow Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Staszka. Nie wiem, czy go wykonywał też na Oftopikarium, ale wcześniej w zapowiedziach Oftopikarium powiedział, że taki mini recital tam urządzi i urządził, a to nagranie pochodzi z wcześniejszego jego występu. Więc polecam, żegna się z Wami Krzysiek Maczyński, Wellbyte Eater, prowadzący tę audycję. Możecie ją komentować w archiwum, możecie też wchodzić na geekcloud.pl, możecie wchodzić na naszego czata, który cały czas jest czynny, kanał pdasite.pl w sieci Freenode na IRC-u. I możecie polubić nas na Facebooku, możecie też polubić Oftopikarium na Facebooku, bo mają oprócz wydarzeń, mają też fanpage. Cześć! Czasem przesunie po niebie do ludzi na łodzi, wołając, że leci, a oni chwytają go w sieci. Wśród buli rozlewisk, tam białe są miasta, gdzie kommi handlują jedwabym i siarką. Nad targiem wyrasta przejasny monastyr, chorały i charkot, ikona i kom, wędzidło i złota dłoń. Na ścianach gospody łańcuchy i sierpy, wesołek po udach się klebie i śpiewa. O ludzie, co żyje radością, choć cierpi, ktoś się zaśmiewa, ktoś wódką goracze, nim inny ktoś tezgie się patrzy. Z wyrwanym językiem niech skacze do woli, jak przygłup, co słowa nie może wykrztusić. O książę z krużganku we wzroku sokolim dziedziny strzec musi od ognia i zła, by poczuł lud, że ktoś on dba.
książę mecenas za sztuką przepada. Więc ścianę pałacu malować mi każe. Czeladnik już farby i pędzle rozkłada. W drzwiach stają straże i księcia brzmi głos: za pracę twą miecz albo trzos. Architekt, co dla mnie budował ten pałac, już nic piękniejszego nikomu nie wzniesie. Gdy skończył, przygoda go przykra spotkała. Na zbirów się w lesie jak raz napatoczył, a oni wykchuli mu oczy. I zaśmiał się książę, aż sala zagrzmiała. I grzmiała, gdy odszedł podobny do pawia. I stałem przed ścianą, co była tak biała jak tego, co stawiał ją, twarz oślepiona od łez, nim się stała czerwona. Klęczałem przed bielą nad pismem schylony. Gdy przyszła ta dziewka niespełna rozumu, czytała ruchami rąk moje ikony i śmiała się z tłumów, płakała nad Bogiem i piekieł przerażał ją ogień. I wstały płomienie ze wszystkich stron naraz. Ku niebu podniosły się dymu kolumny. W drzwiach koński bezgwidze i uśmiech tatara, co księcia łbem dumnym za włosy potrząsa, a księciu krew spływa po wąsach. Dziewczyna w krzyk straszny, więc on w śmiech wesoły. I szaty cerkiewne pod nogi jej ciska. A ona je wdziewa, obraca się w koło i łza już jej wyschła, więc tańczy w podzięce przy siodle, przy głowie książęcej. Kto walczył tym złotym pojony ukropem? Blach z kopuł zerkiewnych, z ksiąg ogniem topionych. Zapada pomiędzy kopyta i stopy, ze wzrokiem wlepionym zasnutą twarz Boga i pyta, jak kochać ma wroga. Znów ciała spychaliśmy do wspólnych domów. Znów drogi krzyżowe, bez krzyża i chusty. Po burzy o zmroku nad rzeką popiołów, pogańskie odpusty, śmiech krwi i ciał gra. Płomyki się łączą po dwa. Z tej ziemi, co żywym nie skąpi pogardy, najlepsza jest klina do formy na dzwony. Ich dźwięku z tej ziemi ucieram dziś farby do mojej ikony. Na suchej deszczułce jest miejsce na świat i na stwórcę. Przemokły jak drzewo stojące na deszczu. Kąg schyla się, woda po sierści mu spływa. Zbud białe zielenie i złoto na desce, co płacze jak żywa, do stwórcy korona, czekają na kąt.